Wezmę lody waniliowe i włożę je do blendera. Co jeszcze będzie mi potrzebne? O, fuj! Obrzydliwy ser. Zmiksuję to wszystko razem. Bardzo ładny niebieski kolor. Cudowny, ale zupełnie paskudny zapach i smak. Wleję to do maszyny do lodów. Okej, lody gotowe. Muszę je tylko udekorować. Takie lody najlepiej ozdobić robalami. Fu, co za ohyda. Włożę je tutaj. Okej, a drugą porcję zrobię smaczną. Wezmę czerwone lody. Z czym by je tu wymieszać? Wiem, z tym pysznym żelem. Troszkę czerwonego, troszkę niebieskiego. Powinien powstać pyszny fiolecik. Oj, a jednak wyszedł malinowy. Super! Jakie piękne! Wleję mieszankę do tej maszyny. Co za kolor! A smak niesamowity. Dodam jeszcze trochę słodyczy. M&M'sy będą idealne. Ekstra! Wstawię je tutaj. Ciekawe, kto dostanie które lody. Mogę być pierwsza? O tak! Jakie smaczne! Ja też takie chcę! Cudowne lody! Pyszne! A do tego rożek waflowy jest taki chrupiący! Pyszności, palce lizać! Teraz ty! No dobra! O fu! Za nic tego nie zjem! Jedz, to jest dla ciebie! Ble, obrzydliwe lody! Niedobrze mi! Nie chcę tego! Lepiej szybko z tym skończę! Jak ty to jesz? To jest takie paskudne! To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłam! Zaraz umrę! Jesteś taka zabawna! Zaraz zrobię coś ekstra! Te lody waniliowe przydadzą się do mojego pomysłu! Idealnie! Ale z czym mam je wymieszać? Chyba wezmę musztardę. Lody z musztardą. To będzie coś. Niepowtarzalny smak. Kolor na pewno będzie piękny, ale w smaku będą paskudne. Ciekawe, kto je dostanie. Okej, moja super mieszanka gotowa. Pozostało tylko zrobić z niej lody. Rzeczywiście kolor jest bardzo ładny, ale ja te lody udekoruję kocią karmą. Fuj, co za ohyda. Odłożę je tutaj i zrobię coś smaczniejszego. Czekoladowe lody będą okej. Trzeba je z czymś wymieszać. Sos truskawkowy będzie świetny. Dam go sporo. Lody będą słodkie i pyszne. Wymieszam truskawki z czekoladą. Wspaniały smak. To, co trzeba. Wleję to do środka. To będą najlepsze lody czekoladowe na świecie. Ozdobię je słodkimi, kolorowymi płatkami. I ładne, i smaczne. Tu jest ich miejsce. Ciekawe, kto będzie jadł te pyszności. Jakie to ciekawe. Zagrajmy, kto zacznie. Raz, dwa, trzy. Wygrałam. Zobaczmy, co mam. To wygląda dobrze. O nie! Pomyliłam się! Co to za ohyda? To okropne. Smakuje paskudnie. Jedz, nie marudź. No dobra, jeszcze jakaś kocia karma. Fu! Ohyda. Szybko się z tym uwinęłaś. Teraz moja kolej. O tak, mam naprawdę dobre lody. Są czekoladowe. Zjem je z przyjemnością. Tym razem wezmę lody waniliowe. Najzwyklejsze. Trzeba je troszkę podrasować. Fu, ryba jest taka obrzydliwa. Dlatego dodam całość. Nigdy nie robiłam lodów z rybą. Wezmę jeszcze brokuły dla lepszego efektu. Ciekawe, co za paskudna mieszanka mi z tego wyjdzie. To znaczy, wygląda całkiem nieźle. Ale wiem, że smakuje obrzydliwie.
pozostało tylko udekorować. Piankami marshmallow. Niech dziewczyny myślą, że to jest pyszne. A tak naprawdę to będzie okropne. Włożę je do pudełka. Dobrze. Wezmę znowu trochę lodów waniliowych. Wymieszam je z czymś pysznym. Albo nie. Chyba mimo wszystko użyję alg morskich. Lody z algami też będą miały piękny zielony kolor. Oh my god! Naleję to do maszyny i zrobię zielone lody. Posypię je też czymś fajnym. Na przykład tą piękną, słodką posypką. Wyglądają niesamowicie. Ale smak i zapach? Wolę tego nie wiedzieć. Wszystko gotowe. Mogę być pierwsza? Co tam mamy? Jakie apetyczne i jakie piękne. Muszę spróbować. O nie, co za obrzydliwość. Oh my god. Niedobre? Muszę zebrać się w sobie i to szybko zjeść. To było okropne. Smakowało jak trawa, teraz ty. No dobra. Ciekawe, co mnie czeka. Jakie ładne z piankami. Pyszne. O nie, pomyliłam się. To obrzydliwe. Zaraz zwymiotuję. No dalej, jedz. Nie mogę, to smakuje jak ryba. Jedz, powiedziałam. Spróbuję. To niemożliwe do jedzenia. Zobaczymy, co my tu mamy. Już wszystko wymyśliłam. Wezmę jak zawsze zwykłe białe lody. A dla koloru i smaku dodam te czerwone cebule. Dużo cebuli. To jest to. A do tego wszystkiego dodam Nutellę. Chyba smak Nutelli wcale nie pomoże tym lodom, bo będą już miały w sobie cebulę. Ach, ten kolor jest niesamowity. Ale zapach oczywiście. Lepiej nie wąchać. Okej, zrobię kolejne lody. Liliowe, takie apetyczne. I zamierzam udekorować je żelkowymi misiami. Super. Ale i tak jest obrzydliwe. Położę je tutaj. Co jeszcze mogę zrobić? Tym razem użyję tęczowych lodów. Ekstra. I włożę do nich trochę tych kurzych łapek. Troszkę Coca-Coli też nie zaszkodzi. Dobra, wleję całą butelkę. Tak lepiej. A, tym razem dodam keczupu dla pełnego efektu. Jakie to będą paskudne lody. Czarne, fujka. Nie chciałabym tego jeść. Pozostaje tylko przełożyć to do maszyny i zrobić lody. Wyglądają dosyć ciekawie. Udekoruję całość posypką. Biała posypka z czernią wygląda świetnie, ale smakuje obrzydliwie. No to dziewczyny, smacznego! Ty ja. No dobra, sprawdzę, to dostałam. Wygląda ładnie, ale jak smakuje? Ojej, tego nie da się jeść. To okropne. Dobrze ci tak. No trzymaj się, zaraz cię połknę. Nie rozumiem, co to za smak. Kurczak z Coca-Colą? Teraz ty. No dobra, fioletowe z pysznymi misiami. O nie, to też są paskudne lody. Co z moją twarzą? Nie mogę tego jeść. Nie chcę. Musisz. No dobra. Zaraz zwymiotuję. Fuuu. Na razie. Tak, tu wszystkiego dużo. Za bazę wezmę znowu lody waniliowe. Z czym tym razem je zmiksować? Myślę, że zrobię pyszne, słodkie lody z ciasteczkami Oreo. Dokładnie to, czego potrzeba. Ale dodam jeszcze nuggetsy, to będzie ciekawy smak. I wszystko wymieszam. To będzie prawdziwa niespodzianka. Kolor jest świetny, ale pewnie nie będzie smakował tak dobrze. Nuggetsy same w sobie są smaczne, ale z czekoladą chyba niekoniecznie. Posypię to wszystko frytkami. Ale super eksperyment wymyśliłam. Byłabym doskonałym lodziarzem. A te lody zrobię tak. Wezmę czekoladowe.
Ojej, jakie smaczne. I włożę do nich pyszniutkie truskawki. Wrzucę wszystkie owoce, jakie mam. To będzie wspaniałe. I dodam też pyszne sushi. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Jak zawsze, wszystko trzeba dokładnie wymieszać. Kolor jest całkiem niezły, ale ja bym tego nie spróbowała. Nice. Teraz zrobię lody i przyozdobię je wiórkami czekoladowymi. Właśnie w ten sposób. Wyglądają przepysznie. Ale oczywiście zapach jest dosyć intensywny. I gotowe, można jeść. Zobaczymy, kto będzie miał szczęście. Dobra, ja zaczynam. Wygląda apetycznie. Spróbuję, jak smakują. No, takie nie mogę się zdecydować. Nie najgorsze. Ty też jedz. Jestem gotowa. Spróbuję. Są niby czekoladowe, ale smakują jakoś dziwnie. Chyba zjem w całości. Ja nie załapałam smaku, a ty? Całkiem dobre. Spójrz, dojadłyśmy razem. Super. Jakie piękne torty. Jestem gotowa, żeby wybrać dekoracje do mojego. Wow, żelkowe robaczki. Świetnie. Mira, tylko spójrz, ile ich jest. Teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Boję się, że dostanę coś mniej smacznego. Wiedziałam. Prawdziwe robaki, ohyda. Fuj, są takie straszne. Nie mogę ich umieścić na moim torcie. Nic na to nie poradzisz. Czy chcesz, czy nie musisz. Zamknę oczy, żeby tego nie widzieć. O matko, one się przemieszczają, to okropne. Dlaczego tak mało? Trzeba położyć więcej. Nie sądziłam, że jesteś taka okrutna, Kate. Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką. Tak, to nie jest zbyt ładny widok. Ale to nie moja wina, takie są zasady. Nie chcę wkładać tego do ust. Robaki się ruszają, tego na pewno nie przeżyję. To obrzydliwe. Muszę to szybko zajeść tortem bez dekoracji. Fu, to mimo wszystko jest paskudne, przesiąkło robakami. O nie, chyba coś pełza po mojej twarzy. Tylko nie to! Znowu robaki. Mam ich serdecznie dość. Wpełzają nawet na moje włosy. Kiedy to się skończy? Możesz ostrożniej. Jeden robak przeleciał tuż przed moim nosem. Dobrze, że wszystko zjadłaś i zostały tylko moje żelkowe robaczki. Lepszej dekoracji nie mogłam sobie wyobrazić. Jestem pewna, że nie tylko ozdobią mój tort, ale sprawią, że będzie o wiele smaczniejszy. Zobacz, jakie są ładne. Naprawdę wygląda niesamowicie. Jakie to jest pyszne, nawet nie masz pojęcia. Mogłabym zjeść całe ciasto za jednym zamachem. Nie ma lepszego połączenia. Kate, może mnie poczęstujesz? Daj mi chociaż jeden kawałek. Proszę. Nie ma mowy, nawet na to nie licz. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałam. Nie szkodzi. Dam ci nauczkę. Co to jest? Czy to atak? Mogę stanąć w obronie mojego ciasta. Zobaczymy, kto jest silniejszy. Broń się! Raczej ty się broń, wiem jak atakować. Całkiem niezły cios, jesteś w tym dobra. Dla ciasta jestem gotowa zrobić wszystko. Przegrałam. Nie uda mi się skosztować tortu. Zapamiętam ci to. I mam nowy plan. Ej, co ty robisz, Mila? Puść mnie! Teraz cały tort jest zdecydowanie twój. No i świetnie. Nieźle wyglądasz. Jestem gotowa, by znów kręcić kołem jako pierwsza. Zaraz mnie stąd zdmuchnie. Jaki silny wiatr. O nie, nie wierzę. To papryczki chili. W końcu masz coś paskudnego, a nie słodkiego. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Jestem pewna, że tym razem szczęście będzie po mojej stronie. Dostałaś żelkowe oczy, to nie fair. Dlaczego? To sprawiedliwe, tak zdecydował los. Zobacz, jak dobrze wyglądają żelkowe oczy na moim torcie. O rany, to najlepsze połączenie. Smak tego tortu zapamiętam na zawsze. Ja też chcę go spróbować. Nie ma mowy. Ty się ze mną nie podzieliłaś, więc ja też nie mam zamiaru. Oszalałaś? Prawie mnie zraniłaś. Teraz już na pewno nie będziesz polować na moje ciasto. Po co mi ten widelec? Zjem tort rękami. Tak lepiej smakuje.
A poza tym można włożyć do ust dużo więcej na raz. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to jest pyszne. To spełnienie marzeń. Masz rację, ale ma jeden minus. Za szybko się skończył. Zostało tylko jedno żelkowe oko. A może podrzucę je do góry i złapię ustami? O nie, nie udało się. Nie wiem, jak to się stało. Co za fart. W końcu udało mi się spróbować żelków. A teraz jedz swój tort z papryczką chili. Dzięki za przypomnienie mi o tym. Dobra, zacznę od dekoracji. Swoją drogą wychodzi całkiem ładnie. Spójrz, jak dobrze te kolory się komponują. A teraz się dowiemy, jak twój tort smakuje. Może sobie to darujemy. Ale wygląda na to, że tego nie uniknę i będę musiała spróbować. Już czuję ten smak przypraw. Nie lubię chili. Nie podoba mi się to. Dlaczego tak mało? Weź kilka kęsów na raz. Zobaczysz, nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie próbuj grać na moich uczuciach. Zjadaj do końca. I po wszystkim. Mam nadzieję, że teraz jesteś szczęśliwa. O nie, chyba zaraz będzie pożar. O nie, ja płonę. Chyba przesadziłam. Niepotrzebnie kazałam ci jeść całą paprykę. Trzymaj się, Kate. Poleję cię wodą. Jak miło. Dzięki. Teraz moja kolej, żeby zakręcić kołem jako pierwsza. Kaktus? Kurczę. Przecież jest kłujący. Jak ja mam go zjeść? Chwileczkę. Chyba nastąpił błąd. Koło zatrzymało się na frytkach. No dobra, nie będę kombinować. Dokładnie, nie da się mnie oszukać. Teraz ja kręcę kołem. Intuicja mi podpowiada, że dostanę coś pysznego. Guma! Moje przeczucia mnie nie zawiodły. Jak dużo smakołyków. Mogłabyś mi dać chociaż jedną z nich. Nie ma mowy. Sama chcę je wszystkie spróbować. Myślę, że jak połączę te kolory, to wyjdzie coś super. Boże, jak to apetycznie pachnie. Z trudem powstrzymuję się od zjedzenia. Wygląda naprawdę świetnie. Bardzo chciałabym dostać taki tort. W sumie nie muszę wykorzystywać wszystkich gum do dekoracji. Mogę zjeść jedną tak po prostu. Masz rację. Spójrz, wyszło mi serduszko. Wow, wygląda naprawdę słodko. Myślę, że idealnie dopełni tą całą kompozycję. To genialne. Jesteś wspaniałą dekoratorką. Dzięki. W końcu nadszedł ten wielki moment. Mogę spróbować tego, co zrobiłam. Nie mam wątpliwości, że jest obłędnie pyszne. Masz rację. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem wszystkiego. Kate, cała się wybrudziłaś. Gdzie są twoje maniery? Przyznaj się, jesteś po prostu zazdrosna. O, zupełnie zapomniałam, że z gumy można zrobić balony. Może lepiej się zatrzymaj. Ten balon nie przeraża. Jest naprawdę duży. Ach, dobra, muszę to przerwać. Przepraszam. Co ty zrobiłaś, Mila? Przez ciebie jestem cała w gumie. Jak mogłaś? To twoja wina. Mówiłam ci, żebyś przestała. O nie, ten kłujący kaktus. Nie mogę tego zjeść. Wymyśl coś, to twój problem. Mam pomysł, spróbuję go zrealizować. Nie. Obawiam się, że te nożyczki są za duże. Potrzebuję czegoś mniejszego. Te też nie będą dobre, ale nożyczki do manikiuru są w sam raz. Czas zrobić mojemu kaktusowi fajną fryzurę. Aha. A, więc taki masz plan. No, genialne. Dzięki, mam nadzieję, że teraz będę mogła zjeść mojego kaktusa i nie zrobić sobie krzywdy. Czemu to tak długo trwa? Już zasypiam. Ej, obudź się! Co ty wyprawiasz? To bolało! Pospiesz się i dekoruj swój tort. Wiem, muszę zetrzeć mojego kaktusa na tarce, wtedy będzie o wiele łatwiej nim dekorować. Zobacz, jaka równa warstwa wyszła. Świetnie się spisałam. Cieszę się, a teraz czas sprawdzić, jak smakuje. Tęcz! Chcę kręcić pierwszy. Świetnie, cała góra różnych lodów. To spełnienie marzeń. Kate, twoja kolej. Kręci mi się w głowie. Co tam wypadło? O nie. Dlaczego jestem tak karana? Paprytki są takie ostre. Nawet nie zdążę skosztować tego pysznego ciasta.
Twoje ciasto wygląda coraz groźniej z każdą papryczką. A moje lody tylko dodadzą tortowi smaku. Są kolorowe, piękne i bardzo smaczne. Wiem nawet, jak zrobić jeszcze ładniejszy tort. Zbuduję coś na samej górze. Moje lody są akurat w kubełku. Fajnie byłoby też, gdyby tort był jeszcze wyższy. Na przykład za pomocą kulek lodów. Wow, jaki wysoki! Nie masz pojęcia, jakie to będzie pyszne. Zaraz spróbuję kawałek i opiszę bardzo szczegółowo. To jest niesamowite! Tak jak myślałem, bardzo smaczne. Kate, może chcesz spróbować? Oczywiście, że tak. Chcesz? Ale nie dostaniesz. Po co ci moje ciasto, skoro czeka na ciebie taki duży tort z papryczką? No to do dzieła. Mam nadzieję, że po kilku kęsach nie wznieca tu pożaru. Życz mi powodzenia. A, moje usta płoną! Co za koszmar! Nie zjem tego więcej. To są prawdziwe tortury. Tak? Czyli będę musiał użyć koła karnego. Zobaczmy, jaką karę otrzymasz. Tabasco! To znaczy, że twój tort będzie jeszcze bardziej ostry. I użyję do tego właśnie sosu Tabasco. Co ty robisz? Przestań! Z niebieskiego zrobił się teraz czerwony, to okropne. Teraz na pewno się spalę. Jeśli będzie pożar, to przez ciebie. Jakie to jest ostre. Już nawet nie czuję ust. Z twoich uszu wydobywa się para. Ojej, no to lecę. Dokąd? Kto dokończy ten tort? Najwyraźniej tym razem musimy zatrzymać koło. Lepiej zrobić to z zamkniętymi oczami. No i co tam jest? Majonez i ogórki? Nie planowałam robić sałatki. A będziesz musiała. Mam nadzieję, że mnie się poszczęści i dostanę coś smacznego. To nie fair. Trzeba to powtórzyć. Wszystko jest fair. A jeśli będziesz oszukiwała, to dostaniesz koło karne. No właśnie, gdzie są moje czekoladowe prezenty? Uwielbiam Nutellę i Bueno. Ja będę musiała zrobić najbardziej kalorycznego burgera, jakiego widziałam. Majonez jest tak ohydny, jakby był zrobiony z samego tłuszczu. A Nutella jest rewelacyjna. Mógłbym ją jeść cały czas. Jak mam wycisnąć majonez na ciasto? Jest taki gęsty. To po raz kolejny dowodzi, że jest bardzo tłusty. Mam pomysł! Nutella też jest gęsta, więc będę pracować jak przy szpachlowaniu. Wystarczy, że na ciasto nałożę czekoladowy krem. To chyba najpyszniejsza szpachla, jaką kiedykolwiek robiłem. Teraz pozostało już tylko dokładnie rozłożyć masę na cieście. Dzięki temu będzie równomiernie pyszny. Też muszę tego spróbować. Ups, teraz mam czekoladę na całej twarzy. To nawet fajne, przynajmniej spróbuję czegoś pysznego. Głupi majonez, nadal nie chce wyjść. No dalej! No w końcu, ale wygląda po prostu obrzydliwie. Bingo! Coś jest nie tak z moim ciastem. Chyba nie jest wystarczająco równe. Muszę to sprawdzić. A ja w międzyczasie pożyczę twój wałek i rozsmaruję majonez po całym cieście. Już wiem! Muszę zrobić warstwę na górze nieco cieńszą. Co to jest? Skąd tu się wziął majonez? Kate, chyba wiem, kto jest za to odpowiedzialny. Zniszczyłaś moje ciasto. Dlaczego wcisnąłeś mi słoik na rękę? Żebyś mi więcej nie przeszkadzała. Pomóż mi teraz, jak mam to zdjąć? Sorry, nie mam czasu. Muszę jeszcze rozłożyć czekoladki na torcie. To bardzo wymagająca praca tak na marginesie. Wyszło idealnie. Jak ja mam ułożyć ogórki? To jest większe wyzwanie, zwłaszcza z moją ręką w słoiku. Spójrz, jaki tort zrobiłem. Jest taki czekoladowy i taki duży. Ja też taki chcę. Dlaczego nie pozwolisz mi chociaż spróbować? A ja dam ci moje ciasto.
twoje? Nawet wygląda obrzydliwie. Nie, dzięki. Wystarczy mi moje czekoladowe cudeńko. Jakie to jest dobre. Radzę każdemu spróbować takiego tortu. To są emocje nie do opisania. Ja też muszę spróbować. Niestety myślę, że nie będę tak zachwycona. Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. Moje ciasto jest okropne. Fuj. No co tym razem wylosuję? Wow, wata cukrowa. Wspaniale. Mam nadzieję, że ja też dostanę coś dobrego. Kurczę, jakieś świeczki? To świeczki, które trzeba będzie zdmuchnąć. A ja będę na to patrzeć i się śmiać. Bo ja z kolei mam do zjedzenia mnóstwo waty cukrowej. Nie dość, że można ją zjeść, to można z niej zrobić prawdziwe wąsy. I nie tylko wąsy, również bródkę. Teraz jestem piratem. Wata cukrowa to naprawdę dobra rzecz. Jest pyszna, a przede wszystkim daje dużo radości. Zgadzam się. Ja też spróbowałam waty cukrowej. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Jest naprawdę pyszna. Pyszna? Jak śmiesz? Oddaj mi całą moją watę. Nie powiedziałam, że możesz jej dotykać. Będę nią dekorować tort. Każdy milimetr jest dla mnie bardzo ważny. Można z niej zrobić bardzo fajne figurki. Króliczki, a nawet kaczuszkę. Będą bardzo fajnie wyglądać na moim już pysznym i dużym torcie. Teraz nadszedł czas, aby go spróbować. Jakie to jest dobre, tak jak myślałem. Ciasto ze świeczkami jest fajne, ale jak je zjeść? Po prostu je zdmuchujesz i tyle? Ale wygląda to bardzo fajnie, trzeba przyznać. Zgadzam się, tort wyszedł rewelacyjnie. Teraz nadszedł czas na zapalenie świeczek. Raczej na to, żeby je zdmuchnąć. Myślisz, że to jest śmieszne? Włączyłeś alarm. Teraz wszyscy będziemy mokrzy. Co ja zrobiłem? Nic nie widzę. Głupia woda. Tom, to wszystko twoja wina. Dobrze, że przynajmniej ciasto nie uległo zniszczeniu. A moje uległo. Mimo to nadal jest niesamowicie smaczne. Dobra, czas, żebym ja spróbowała. Czuję smak świeczki, ale tort i tak jest świetny. Cieszę się. Wystarczy tego podjadania. Zaraz będziecie gotować. Mała Margo chce lody. Widzę, że wszyscy gotowi. Więc zaczynamy. Zrobię pyszne lody truskawkowe. Emma, chcesz spróbować? Proszę. Zerwałam te truskaweczki dziś rano w ogrodzie. Okej, pokrojone owoce wrzucamy na patelnię. Dodajemy do nich cukru. I wszystko gotujemy. Emma, gdzie mi tu z tymi palcami? Spójrzcie, jak pięknie mi to wyszło. Jestem mistrzem dżemu truskawkowego. Przekładam masę do miski. I wlewam trochę mleka. Bo co to za lody bez mleka, prawda? A teraz wszystko mieszam. Pozostało tylko przelać je do foremki i schłodzić. Wyszło cudownie. Odniosę do lodówki. Kończyłam. Okej, a co to jest? Coś zielonego? Nie potrzebuję tego. Co tu się dzieje? Kto tu rzuca składnikami? Babciu, to twoje? Nie moje. Moja wnuczka musiała to opuścić. Nie potrzebuję tego paskudztwa. Tego też nie. Ale to już zupełnie inna sprawa. Nutella. Uwielbiam ją. Jakie to jest pyszne. Emma, aj dobra. A ja zrobię smażone lody. Wiecie, co to jest? Zaraz wam pokażę. Bierzemy specjalną patelnię i wrzucamy na nią mini Oreo. Z wierzchu posypujemy cukrem pudrem. Teraz siekamy wszystko ostrymi szpatułkami. Dolewamy mleka. I dokładnie mieszamy. Już wygląda niesamowicie apetycznie.
Kiedy masa zastygnie, to zwijamy ją w takie oto ruloniki. Kładziemy na piękny talerzyk i ozdabiamy truskawkami. Na koniec dodajemy suchy lód. Nakrywamy wszystko kloszem, żeby dym się nigdzie nie ulotnił. Voilà! Arcydzieło gotowe! Naprawdę wygląda efektownie! Pora wyciągać moje lody! Zastygły! Dobrze! A teraz to pięknie podamy! Za pomocą łyżki do lodów zrobię kulki i ozdobię je miętą. Emma, co o tym myślisz? Wow. Babciu, wow! Oh my God. Ojej, nic nie mam! Nutella uderzyła mi do głowy! Dobrze, wlewamy mleko do resztek Nutelli. I teraz musimy to wszystko jakoś zamrozić. Zamykamy więc pokrywkę i schładzamy własnymi siłami. Wychodzi tak sobie. Co? Margo, chcesz już lody? No dobra. Skoro wszyscy są gotowi, to przejdźmy do degustacji. Wow, co za wspaniałe lody! To jakaś magia! Trzeba tego jak najszybciej spróbować. O rany! Tu jest Oreo! Prawdziwa uczta! Idziemy dalej! Lody z Nutellą! Ojej, a co to za woda? Fu, nie chcę tego nawet próbować! A to wygląda apetycznie! Zaraz spróbuję! Tylko co to za liście? Ohyda! O, a tu są jeszcze truskawki! Super! Wygrywa szefowa kuchni! Hurra! Margo, chodź tu, wycałuję cię! Wygrałam! Uwaga, spójrzcie wszyscy na Margo! Co chcesz tym razem? O rany, to pankejki, świetny wybór! Jeśli lubicie pankejki tak samo jak Margo, to dajcie nam lajka! Szefowa już zaczyna pracę! Zrobię teraz mini pankejki. To będzie niesamowicie pyszne. Ojej, jakie to słodkie. Proszę tego nie dotykać. Co by tu wymyślić? Wiem, mam tu fotkę z moim najlepszym kumplem Archim. Myślę, że będzie fajnie, jeśli zrobię pankejki z jego portretem. Najpierw narysuję kontury. Świetnie. Dalej pokoloruję go na biało-czarno. W końcu jest dalmatyńczykiem. Dlatego ma taki zabawny kolor sierści. Dodam kilka fajnych szczegółów i można przewracać. Hurra, udało się! Emma, brawo! Babcia da ci buziaczka. To było niepotrzebne. Gotowe ciasto? No nie ma mowy. To jest niezdrowe. Babcia zrobi coś zdrowego. Zaraz zobaczycie. Ścieramy na tarce cukinię i marchewkę. Następnie wsypujemy do misek mąkę. Wbijamy po jednym jajku. I wlewamy mleko. Wszystko mieszamy. Oto i naturalne kolory. Pozostało tylko wszystko usmażyć na specjalnej patelni. Gotowe. Emma, chcesz spróbować? Może innym razem. Uchyda. Kładziemy na talerzyk. Dodajemy jogurt i troszkę pachnących ziół. Gotowe. Szefowo, co o tym sądzisz? Babciu, trzymaj to ode mnie z daleka. Okej, moje mini pankejki przekładam do miski w tym samym kształcie. Widzicie to? Dalej dodam troszkę malinowego dżemu. Będzie idealnie pasował do pankejków. Na koniec zalewam pankejki mlekiem. Jestem geniuszem jak zawsze. Pozostało tylko podać i wygrać. Smacznego, moja droga. Te pankejki wyglądają jakoś dziwnie. Nie pachną zbyt dobrze. I smakują tak sobie. A co my tu mamy? Wow, pankejki w formie płatków śniadaniowych. Spróbuję ich osobno. Pyszne. Smakują mi. O rany, jaki słodki piesek. Spróbuję.
To jest niesamowicie pyszne. Chcę zjeść wszystko. Odlot! Zwyciężyła moja siostra. Jestem super! Wygrałam! Emma, przestań! Nie mogę rysować przy tym hałasie. Brawo! Tym razem chcę koktajl. Nie ma problemu. Koktajl? Łatwizna. Najpierw wezmę lody. Zaraz przygotuję najlepszy koktajl, jaki Margo widziała. W blenderze wymieszam lody, mleko i fluff. Krem ze słodkich pianek. Włączamy i czekamy. O nie! Emma, trzeba założyć pokrywkę. Wyłącz to szybko. Ale z ciebie nie zdara. Przepraszam, babciu, ale koktajl jest prawie gotowy. Tylko muszę dodać troszkę słodkiego syropu o smaku gumy balonowej. Jest taki pyszny. Wierzch ozdobię bitą śmietaną. Cukierki Nerds. Super. Posypię nimi bitą śmietanę. Całość ozdobię kolorową pianką i wstawię słomkę. Co o tym sądzicie? Myślę, że wygląda jak ten z rysunku Margo. Pięknie. Ja też powinnam zacząć gotować. Wezmę lody czekoladowe. Wrzucę je do miski i zaleję mlekiem. Pyszniutki bananik. Oj, powinnam dodać go do miski. Świetnie. Teraz mieszamy. I wlewamy do najlepszego kubka. Pożartujemy troszkę z szefowej. Hop! Tu zgasił światło. Maciu! Śpi? Nieważne. Zacznijmy robić mój genialny koktajl. Potrzebuję gałki lodu, którą wkładam do kubka. Zalewam porcją świeżego mleka i wszystko mieszam. Przygotuję naczynie. Ananasa. Tak, tak, dobrze słyszycie. Wlewamy wszystko do ananasa. Na wierzch ścieramy batonik Bounty. Kokosowo-czekoladowe nuty będą idealnie pasować. Dekorujemy wszystko parasolkami, czekoladkami i wkładamy słomki. Mistrzowski koktajl gotowy. Próbuj szybko, Margo. Wow, jaki fajny koktajl w ananasie. Od niego zacznę. Bardzo smaczny. Oj, a to od ukochanej babci. Pyszka. Yummy. A ten koktajl wygląda jak na moim rysunku. Też jest bardzo dobry. Uwaga! Werble! Wygrywa szefowa. Czy ktoś w to wątpił? Po co nam te wszystkie składniki? Chcę nuggetsy. Dacie radę? Zrobi się. Okej! Wszystko dla mojej wnusi. Trzeba szybko zaczynać, bo przed nami dużo roboty. Bierzemy filet z kurczaka, ostrożnie przecinamy go na pół. A teraz używamy moich foremek do ciastek. Ale fajne! Czy to będą dinozaury? Tak, tak, dawaj mi to z powrotem. Wycinamy z mojego filetu kształt dinozaura. Ale super! Dziękuję, kochana. Dziękuję, szefowo. Wszyscy uwaga! Zaraz pokażę wam prawdziwe nuggetsy. Trzeba pokroić rybę na małe kawałki. Dalej wszystko przyprawiamy grubą solą. I oczywiście pieprzem. Świetnie. A teraz dodajemy panierkę. Wlewamy dużo oleju na patelnię. I zanurzamy w nim rybę w panierce, tak żeby nuggetsy były chrupiące. A możesz uważać? Olej strzela! Dobra, teraz ja muszę obsypać moje nuggetsy w panierce. Wysypuję na talerzyk. I wrzucam do niej nasze dino nuggetsy. Teraz kładę arkusz pergaminu na blaszce i wrzucam nuggetsy. Stawiam do piekarnika i ustawiam budzik, żeby o niczym nie zapomnieć. Dobrze, można się zdrzemnąć. Babciu, ja tu pracuję.
Kurczak wygląda obrzydliwie. Lepiej zrobię własne nuggetsy. Na pewno nikt takich nie robił. Użyję do tego ciastek Mars. Są takie pyszne. Ale są tylko dla Margot. Pokruszę je na drobniutko za pomocą tarki. A teraz dodam troszkę kremu orzechowego. Dobrze wymieszam i wyjdzie nam czekoladowe ciasto, które wygląda tak sobie. A może obsypię to kakao? Myślę, że to świetny pomysł. Obsypujemy kawałki czekoladowego ciasta w kakao i hop na talerzyk. Dodajemy syropu czekoladowego i gotowe. Babciu, obudź się. Zobacz, co zrobiłam. Te nuggetsy przypominają mi węgielki. Ale tak się starałaś. Dobra robota. Ohyda. Moje rybne nuggetsy też są gotowe. Przekładamy wszystko na talerz i wyciągamy złoto do dekoracji. Co z wami? Nie macie okularów? Och, zapomniałam was ostrzec. No trudno. Ucieram troszkę złota na nuggetsy, tak żeby wyszła nam taka oto złota posypka. Teraz dodajemy sos żurawinowy, który świetnie pasuje do ryby. Rozmazujemy go na talerzu i można podawać. No na bogato! Ojej, to mój budzik! Bez paniki, wszystko pod kontrolą. Okej, otwieramy piekarnik i wyjmujemy moje nuggetsy. Pachną cudownie. Emma, nie mam teraz czasu. Dobrze, potrzebuję liści sałaty do podania. Kładę brokułki na sałacie i ustawiam moje dino nuggetsy. Wyszło świetnie. Wszystko tak dobrze pachnie. To danie wygląda bardzo wykwintnie. Muszę spróbować. O nie! To jest ryba! Ohyda! What? A teraz spróbuję tego. Pachnie czekoladą. I jest tu nawet syrop czekoladowy. Fajnie. Bardzo smaczne. O rany! Dinozaury, ale ekstra! Miło mi was poznać. Zaraz was zjem. Yummy. No rewelacja. W tej rundzie wygrywa babcia. Góra. Tak długo czekałam na wygraną. Jestem naprawdę dobra. Patrzcie uważnie. Yes. Jajka są moje. Dzięki, szefowo. Ojej. Rozbiło się. Ale dobrze, że do miski. Wyjmujemy z niej to, co niepotrzebne. Fuj, jajko jest takie oślizgłe. Co za ohyda. Zostawię nam skorupkę, to nic takiego. Wnuczko, no co ty robisz? Pomogę ci. Pokażę ci fajnego lifehacka, babci. Zapamiętuj. O, cukier. Dodam odrobinę dla osłody. Cię nie widzi? Jaką tam odrobinę? Potrzebujemy dużo cukru. Wystarczy. Teraz musimy dodać mleka. Jak to otworzyć? Nie mogę. No otwieraj się! Ojej, wszystko się rozlało. Jestem cała w mleku. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Ups, nie ma już mleka, chociaż zostało tu troszkę. Myślę, że to wystarczy. Po co robić zbyt płynną masę? Teraz dodam mąkę, to ważne. Ojej, będę kichać. Nie jestem cała w mące. O babciu, nie martw się. To się zmyje. Czemu tak krzyczysz? Spójrz, już niczego na mnie nie ma. Dzięki, pomogłaś mi. Wracam do ciasta. Dodam mąkę. Dodam jej więcej i mieszam. Chociaż po co mi ta trzepaczka? Zrobię to rękami. Ucz, jak się używa trzepaczki. To takie proste. Napełnię swoje głowy bzdurami. Lepiej użyć robota kuchennego. On robi wszystko za ciebie. Ciasto gotowe. Muszę spróbować. Świetnie. Trzeba dodać troszkę kakao, żeby zrobić ciasto czekoladowe. Gotowe. Wlewamy do okrągłej foremki. Będę miała pyszny torcik. Do piekarnika i czekamy. Super, babciu. A jaj Moreo jest takie pyszne. Właśnie, użyję ciastek do dolnej warstwy. Będę miała kruchy spód z Oreo. A teraz wylewam moje kolorowe ciasto na wierzch.
Zrobię to chaotycznie, aby uzyskać ładne przejścia kolorów. I ciasto leci do pieczenia. Och, no wreszcie amatorzy skończyli swoją pracę. Mogę spokojnie kontynuować składanie tortu. Mam już gotowe ciasto. Zabarwiłam je na tęczowe kolory. Tak jaskrawe, że Jane je pokocha. Teraz wlewamy wszystko do okrągłych foremek do pieczenia i wysyłamy do piekarnika. Ważne jest, aby nie zapomnieć o żadnej z foremek. Doskonale. Wszystko jest idealne i pod moją kontrolą. No i proszę. Moje ciasto też jest gotowe. Wyjmujemy. No co za zapach. Przewracamy i stawiamy z wierzchu okrągłą foremkę. Po co? Zaraz zobaczycie prawdziwe piękno i magię. Wlewamy syrop truskawkowy do formy. Wierzchu dosypujemy kolorowej posypki. Ustawiamy na środku piękną księżniczkę. Co wam to przypomina? Zgadza się, sukienkę. O, czas, żebym ja wyciągnęła biszkop. Zakładam rękawice i wyjmuję. Myślę, żeby użyć fluff. To płynne pianki marshmallow. Są takie słodkie i pyszne, po prostu palce lizać. To zdecydowanie wszystko, czego potrzebuje moje ciasto. Tylko spójrzcie na te piękne, kolorowe plamy. To mój pierwszy tort. Jestem taka podekscytowana. Piszcie w komentarzach, jak wam się podoba. A ja go udekoruję. Ozdobię obwód tortu KitKatami. A na środku ułożę tęczowe serduszko. Gotowe! A co tam u szefowej? Ja też już mam gotowe moje piękne, kolorowe biszkopty. Wyciągnę teraz wszystko i zacznę składać ciasto. Gotowe. Teraz musimy udekorować wielki tort. Użyję kolorowych posypek. Muszę obsypać nią calutki torcik. Wygląda pięknie i super apetycznie. Ostatnim akcentem jest tęcza na wierzchu. Cudownie. Dodajemy też trochę bitej śmietany. Gotowe. Solenizantko, czekamy na recenzję. Wow, jakie piękne torty! A ten jest taki ciekawy i uroczy. Moją faworytką jest księżniczka. Co trzeba zrobić? Podnieść foremkę? Wow, to ciasto z lalką. Jaki cudowny i apetyczny. Pyszniutki, dzięki babciu. Na zdrowie, moja kochana. Wow, czy to ciasto od Sis? Postarała się. Przeszybko spróbować. Bomba! A to co? Ten tort wygląda rewelacyjnie. Próbuję. Wow! Palce lizać. Idealny tort. Kogo wybrać? No zdecydowanie tort szefowej kuchni. Jest wspaniały. Co? Naprawdę? Jakie to niespodziewane. Żartuję. Nie mogło być inaczej. Jane kończy rysować. Babciu, nie śpi. O, już gotowe. Babeczka. Szefowa kuchni zrobi ją bez problemu. Vivien też jest gotowa do pracy. A babcia jak zwykle jest spokojna i pewna siebie. Was zacięta rywalizacja między babcią i szefową. Kto zrobi lepszą babeczkę? Babcia czy szefowa? Komu kibicujecie? Napiszcie w komentarzach. Babcia już zaczęła wyrabiać ciasto, a szefowa kuchni przejmuje kontrolę nad mikserem. Babcia daje jasno do zrozumienia, że za nic nie odda zwycięstwa. Jestem tutaj. Zaraz zabarwię ciasto na czerwono. Będę miała najpiękniejsze babeczki. Piękne to ty możesz mieć, ale tylko ja potrafię zrobić pyszne i smakowite. Robi się naprawdę gorąco. Kto skończy pierwszy? Zostało im tylko dodać mąkę. A mamy tylko jedno opakowanie. Zaraz rozerwiecie worek i nikt nie dostanie mąki. Niech ktoś się podda. Może Vivien potrzebuje mąki? O nie. Mąka odleciała. Vivien, znowu wyglądasz jak ciasto. Trzeba tylko dodać mleka i jajek. Nasz pojedynek jeszcze się nie skończył. Muszę tylko upiec biszkopt i będzie prawie gotowe. Nie, to ja mam prawie gotowe. Ej, czy wy już pieczecie? Ja nie mam jeszcze nic gotowego. Dobrze, że używam gotowych biszkoptów. Teraz dodam do ciasta orzeszki. Jane uwielbia orzeszki ziemne.
A do orzeszków dorzucę karmel. Pokruszę biszkopty i zrobię babeczkę w szklance. To prawie jak ciasto w szklance, tylko to będzie babeczka. Ważne jest, aby przestrzegać kolejności. Bita śmietana, orzechy i karmel, biszkoptowe okruchy i voilà, mamy to! Mój biszkopt jest gotowy. Raczej mój. Oba ciasta są gotowe. Wyciągnijcie je szybko. Babcia już wycięła okrąg z biszkoptu. Ale szefowa kuchni już zrobiła odpowiedni rozmiar dla babeczki. Babciu, powinnaś się pospieszyć. Tak, tak, już nakładam warstwy kremu. Dorzucę jeszcze truskawek, skończyłam. Nie, to ja skończyłam, a moja babeczka naprawdę spodoba się małej Jane. Dodam też gałkę lodów i czekoladową posypkę. No i oczywiście syrop czekoladowy. Nie może zabraknąć listka mięty. Voilà! Wow, wszystko pachnie tak dobrze. Przejdźmy do tej babeczki w szklance. Jaka dobra! Karmel i orzechy. Co może być lepszego? Pyszka, siostrzyczko. A co tu na mnie czeka? Myślę, że babcia to robiła. Tak, to jej popisowy krem. Co my tu mamy? To zdecydowanie szefowej kuchni. Tylko ona mogła zrobić coś takiego. Idealny deser. Co wybrać? Najbardziej smakuje mi babeczka Sis. Co? I ja wygrałam? Wow! Mam nadzieję, że coś pysznego. O tak, to bomba! Zaraz wybuchnie. Wygląda na zepsutą. Coś jest nie tak. Wiem! To słodka bomba! Jakie to pyszne! Naprawdę bombowy smak! Wow! Nie mogę się zatrzymać. Chcę więcej i więcej. Też chciałabym spróbować. Nie ma mowy, to jest moje. Zjadłaś wszystko tak szybko? Została jeszcze jedna ostatnia sztuka. Raz pierwszy w życiu jadłam licznik i był naprawdę dobry. Stop! Co to za dźwięk? Słyszysz to? Dobiega chyba stąd. Co to jest? To prawdziwa bomba! Najprawdziwsza! A, pomocy! Co się dzieje? Patrz! Cześć wszystkim! Słyszałam, że ktoś tu potrzebuje pomocy. Nie martwcie się, uratuję was. Mam specjalną taśmę. I gotowe, jesteście bezpieczne. Co to jest? Ciekawe, kiedy ona wybuchnie. Nie wiem, ale musimy się spieszyć. No dalej. Czy ktoś wie, jak używać tych przycisków? Ups, chyba coś zepsułam. No, to moja misja się zakończyła. Do widzenia. Wow, jak wysoko odleciała. Mary, co zrobimy z tą bombą? Nie panikuj, mam plan. Właśnie tego nam trzeba. Mary to nic nie da. Dobra, ten kurczak? Oczywiście, że nie. Nie można ci dogodzić. A co powiesz na to? Nie, odłóż to szybko. No ty jesteś nudna. O, znalazłam. To powinno załatwić sprawę. Po prostu przetnę przewód. No to świetny pomysł. Kurczę, ile tu kabli. Który z nich należy przeciąć? Myślę, że niebieski. Mary, obyś zgadła. Gotowe, jesteśmy uratowane? O nie, czas biegnie jeszcze szybciej. Auć! Jestem cała w czekoladzie, to niesamowite. Ja też. Kto z nas zje więcej czekoladek? Mam zamiar wygrać. Jedna i jeszcze jedna. Doganiam cię. Remis, to było super. No to co, podnosimy? Jestem taka szczęśliwa, to nowy iPhone. Wow, u mnie też, to najlepszy prezent. Mamy dwa identyczne iPhony? Nie wiem, w takim razie sprawdzę. Ojej, tak wygodnie leży w dłoni, ma też sporo aplikacji. Tylko dlaczego nie działają? Coś jest z nim nie tak. A, jest czekoladowy. Nigdy wcześniej nie próbowałam czegoś takiego, jest pyszny. Skoro ty masz czekoladowego, to ja mam prawdziwego. Super, czas na zrobienie kilku selfie. Tak, to świetny pomysł. Uśmiechnij się. Odejdź, psujesz zdjęcie. Od razu lepiej. Trzymaj się, moja zemsta będzie brutalna. Wyglądam super. A, pomocy. O nie, mój iPhone. Dobrze ci tak.
więc to ty mnie przestraszyłaś. Ups, gdzie jest mój czekoladowy iPhone? Lepiej, żeby nic mu się nie stało. O nie, mój nowiutki telefon. Za co? Nie będę już mogła robić żadnych zdjęć. Mam pomysł. Mary, czego chcesz? Zamieńmy się telefonami. Serio? Dobra. Daj mi swój, a ty weź mój. O nie, co z nim nie tak? Jest zepsuty. Chelsea, oszukałaś mnie. Co? Zjadłaś też mojego czekoladowego iPhone'a. Oddaj. To nie jest wymiana, na którą się zgodziłam. Ech, został tylko kawałek. O, ładowarka. Ale wątpię, że to pomoże. Chociaż można spróbować. Wow, teraz mogę jeść tego iPhone'a bez końca. Mary ma szczęście. Możesz mi zazdrościć. Jakie pyszności. Może uda mi się też naprawić iPhone'a. Warto spróbować. Podłączę kabel. A, pomocy! Ratunku! To był zły pomysł. Ale masz teraz niezłą fryzurę. Pasuje ci. Ja pierwsza. Moja ulubiona Kinder niespodzianka. I to tak dużo. Niesamowite, u mnie też. 6 sztuk. Co? Ty też masz takie? Kto ma te czekoladowe, a kto prawdziwe? Hurra, jestem szczęściarą, mam te czekoladowe. Muszę je szybko rozpakować. Nie mogę się doczekać, żeby je spróbować. Mleczna czekolada. Uwielbiam ją. O, w środku są M&M'sy. To jest pyszne. O, ja też chcę. Wiem, mam przecież swoje własne Kinder niespodzianki. Pachną tak słodko. W środku są prawdziwe jajka. To obrzydliwe. Dobrze ci tak. To niesprawiedliwe. Mam nadzieję, że następne jajko nie będzie takie jak to. Boję się próbować. O nie, tu jest żółtko. Nienawidzę tego. Fuj, to wygląda okropnie. To najgorsza runda w historii. A mnie się podoba. Kinder niespodzianka to najlepszy smakołyk na świecie. Słodka czekolada, a w środku zawsze czeka na ciebie jakaś niespodzianka. Wow, czekoladowe kulki. Lubię to. Ale ja też chcę prawdziwą Kinder niespodziankę. Chelsea, daj mi spróbować, proszę. Nie, jak można dać komuś Kinder niespodziankę? To jest tylko moje. Chelsea, jesteś taka chciwa. Co robić? Wiem, dam ci nauczkę. Może wtedy zrozumiesz, że trzeba się dzielić z przyjaciółmi. Szykuj się, Chelsea. Góra zjeść następne. Niech będzie to. Stop! Co to za paskudny smak? Co, nie smakuje ci? Aha, ty to ustawiłaś. No trzymaj się. A masz. A, o nie, moja buzia. Jest na niej jajko. Twój żart okazał się niewypałem. Fu, to jest obrzydliwe. Musisz zjeść wszystkie Kinder niespodzianki. Tylko nie to. Jak trzeba, to trzeba. Ale mam lepszy pomysł. Zrobię z nich pyszne danie. Co znowu wymyśliłaś? Bierzemy jedno jajko. Ups. Bierzemy jajko i rozbijamy je na patelni. I tak robimy ze wszystkimi. W ten sposób mamy aromatyczną jajecznicę. Wygląda przepysznie. Mary, mogę spróbować? Nie, te jajka są tylko dla mnie. No i dobra. Niebezpieczna sztuczka kulinarna. Wow, jak wysoko. Mam pomysł, uważaj. Nie. Nawet ci pasuje. Moje danie jest zrujnowane. Nie będę już więcej gotować. Zaczynam. O, to zestaw z McDonalda, super. Teraz ja. Wow, u mnie też. Ja spróbuję pierwsza. Coca-Cola świetnie gasi pragnienie. Co? Jak to się stało?
Nie, mam czekoladową kolę. Dokładnie, uwielbiam czekoladę. Ale fajnie. Wow, to cukierki M&M's. Czekoladowa kola i cukierki M&M's to idealne połączenie. Ja też chcę. No to spróbuję. O nie, pomocy, jestem cała mokra. Jak ci się podoba prysznic z coli? Nie ma w tym nic zabawnego. Ups, szkoda, że nie masz już coli. Ciekawe, czy frytki też są czekoladowe. Tak, rewelacja. Czekoladowe frytki to niesamowite. Takich frytek na pewno nikt nigdy nie próbował. Chcę zjeść je wszystkie naraz. Rewelacja. Mogłabym je jeść bez końca. Nawet pudełko jest jadalne. Serio? No to spróbuję. Fuj, oszukujesz. Nie jest jadalne. Kurczę, nie mam już frytek ani coli. Nie smuć się. Proszę. Bardzo dziękuję.